Zarówno policjanci, jak i strażak byli już po pracy. Przedstawiciele policji oraz przedstawiciel straży pożarnej nie znali się i dopiero po przeprowadzeniu wspólnej akcji ratunkowej okazało się, że wszyscy są przedstawicielami służb mundurowych. Dzięki ich społecznej postawie udało się uratować aż 3 osoby i być może zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Postanowiłem zawrócić trasę, bo zmierzałem w przeciwnym kierunku niż był ten budynek. No i zaparkowałem gdzie się tylko dało i postanowiłem wbiec do budynku. Pierwsze co, to tam zainteresowany byłem tym, czy nie ma jakichś osób poszkodowanych, bo nie wiedziałem, co w środku się dzieje. Zadymienie jeszcze nie było na szczęście aż takie duże, ale no, przystąpiłem tam do tych czynności, które na co dzień mamy w pracy i postanowiłem ułatwić kolegom pracę, którzy mieli dojechać na teren tego zdarzenia. No i odłączyłem zasilanie tutaj i wspólnie z panami policjantami resztę działań żeśmy załatwili. Nazwisk oraz danych policjantów nie ujawniamy z uwagi na charakter pracy. Jak nas poinformowali, jechali ulicą Grunwaldzką w Rumi w kierunku Gdyni. W pewnym momencie zauważyli, że z jednego z budynków jednorodzinnych po przeciwnej stronie drogi z poddasza wydobywają się kłęby dymu. Policjanci zawrócili i szybko przystąpili do działania. Jest to ogromna odwaga i jestem dumna z tego, że tacy policjanci pracują w wejherowskiej policji. Starosta powiatowy wręczyła panom wyróżnienia oraz podziękowania za wspaniałą postawę obywatelską. Postawa godna podziwu, naśladowania i pochwalenia. Trzeba pokazywać społeczności, że są ludzie wśród nas, którzy są zawsze gotowi nieść pomoc. Te osoby znalazły się w tym miejscu, ale przecież tam w tym samym czasie znalazło się też wiele innych osób. Ulica Grunwaldzka w Rumi jest ulicą bardzo ruchliwą, więc myślę, że wiele osób przechodziło czy przejeżdżało, a jednak nie zwróciło uwagi na pożar, który tam już zaczął się, że tak powiem, rozprzestrzeniać. W tym przypadku wszystko zakończyło się dobrze. Pożar dopiero się rozprzestrzeniał, ale osoby znajdujące się w środku nie były jeszcze świadome, że w ich budynku wybuchł pożar. Jeden z mieszkańców budynku to osoba niepełnosprawna i znajdująca się na wózku.